Przyszedł czas, żeby posadzić moje groszki pachnące, bo w moim inspekcie nie ma już miejsca. Tutaj mam moje groszki i tak sobie wymyśliłam, że zrobię tutaj taką ścianę groszkową. Można budować wigwamy, można budować różne konstrukcje, ale ja w tym roku chcę sobie zrobić ścianę z groszku pachnącego, żeby sobie iść i wąchać. Robimy rotację w inspekcie. Zobaczcie, ile to miejsca zajęło. Groszki w Anglii można siać jesienią, bo klimat jest dobry. Te wszystkie były posiane 13 października i przetrzymywane w inspekcie. Różne odmiany. Niektóre nasiona są moje, niektóre są nowe. Moje to znaczy zachowane z zeszłego roku. Zobaczcie, nawet w gazecie mogą rosnąć. Nic się nie rozwala. To są właśnie moje zachowane nasionka. Blue Velvet. Różne. W Polsce ja bym też spróbowała przezimować groszki pod osłonami. One wytrzymują jakiś tam mróz do minus 6. Myślę, że można eksperymentować, nie trzeba koniecznie ich siać wiosną. Można zobaczyć, jak to jest z siewem jesiennym. Te groszki były w inspekcie i miały doniczkę czy tacę z podłożem pod doniczką. I zobaczcie, korzenie wyrosły. No i zobaczcie. Tu sobie już poustawiałam moje doniczki, tak jak chcę, żeby rosły. To są odmiany mieszane. Tu jest po 6 do 8 nasionek posiane w jednej takiej dużej doniczce, 12 czy 11 cm średnicy. Mam film o tym, jak sieję te groszki. Możecie się wrócić do jesieni i zobaczyć. No i taki mam plan, że rozciągnę sznurki pomiędzy tymi tyczkami i potem jak te groszki rosną, to też je obwiążę sznurkiem, żeby się miały do czego przyczepić. No i będę musiała je zabezpieczyć jakąś włókniną, siatką czy czymś przed ptakami, bo tu w Anglii gołębie by po prostu wszystkie liście zjadły, niestety. No, to do dzieła. Sadzimy. No, co tutaj mamy? Odmiana Blue Velvet, czyli niebieskie groszki. No i po prostu kopię sobie dziurkę. Ja mam glebę bardzo żyzną. Czyli nie dodaję żadnych nawozów na razie, przynajmniej pod groszki. No i po prostu je sadzę. Zobaczcie, jakie ma korzenie. Okej. Stawiam sobie znaczniki, żeby potem wiedzieć, jaka to jest odmiana. Trochę w odległości od tej sadzonki, bo one się przecież rozrosną. No i tak. Te, jak mam taką sadzonkę w gazecie, po prostu podzieliłam, to sadzę wszystko z gazetą, bo przecież gazeta się pod wpływem wilgoci rozłoży. Trochę głębiej. Właściwie to te dżownice bardzo lubią tekturę, pewnie może i gazetę też lubią. I po prostu tam, gdzie mam zrębki na ścieżkach, to jest pełno gąsienic. Może ta gazeta nawet im pomoże. Ten odcinek jest inny od moich pozostałych, no ale jest wiosna. I może zainspirujecie się moimi groszkami, moimi nasadzeniami. Mój kanał się rozwija i w miarę zmian pór roku tematy się będą zmieniać. Nie będę siedzieć w domu i gadać do Was z domu, tylko po prostu na świeżym powietrzu. Może więcej będzie filmów. Dajcie mi znać, jak to się podoba, co byście chcieli zobaczyć. Kończę już sadzenie groszku. Ta odmiana nazywa się Hyacinth,
czyli ma silny zapach, a kolor jest taki blado-różowo-niebieskawy. Tutaj posadzimy ten wiecheć w gazecie i to ostatnia odmiana nazywa się pink, czyli różowa. Nie wiem, zagłosujcie, ile osób jest team warzywa, ile osób jest team kwiaty i zobaczymy, bo na tym będę bazować to, co wam nagrywam. Jeżeli lubicie tylko warzywa albo tylko pomidory, dajcie znać. Jeżeli lubicie kwiaty, też dajcie znać, bo ja lubię i warzywa, i kwiaty. Kiedyś mówiłam, że nie ma sensu uprawiać kwiatów na działce, bo kwiatów się nie je. Ale zmieniłam zdanie ostatnio, może się starzeję, bo zaczęłam lubić też kwiaty, zwłaszcza kwiaty na bukiety. Zrobiłam nawet mój bukiet ślubny sama z moich wyhodowanych kwiatów na działce. Kupiłam trochę też, bo nie wszystkie mi z czasem wyszły. Zobaczcie, jakie korzenie. No, ale mi się podobał. Także dajcie znać, co lubicie. To wam nagram. Teraz dam im taki początkowy sznurek, żeby na początku miały do czego się przyczepić. Na dole. One zaczną rosnąć silnie, jak się tutaj przyjmą. Za kilka tygodni będą już pewnie 2-3 razy większe. Puszczę ten sznurek sobie na dole. Ten sznurek jest bawełniany, ale co chcecie, możecie. Możecie sobie jutowy sznurek, plastikowy sznurek, ozdobny sznurek, sznurki kolorowe. No i może tak, puszczę drugi. Niektórzy siatki specjalne plastikowe albo nawet drewniane, takie fajne ażurowe ścianki budują. Też mi się bardzo podoba. Groszek pachnący po prostu uwielbiam i wyobrażam sobie dzięki bez niego. Zrobię sobie tutaj może drugie piętro jeszcze. Najlepsza rzecz jest taka, że można sobie zachować swoje nasiona. Nawet jak są pomieszane, to przecież no co z tego? Ja mam wszystkie pomieszane, wszystkie odmiany, które miałam zakupione 2 lata temu. Zachowałam nasiona. Ale oczywiście to kupuję. Bo mam takie uzależnienie. No wiecie. Wiecie, jak to jest, rozumiecie mnie. I teraz musimy pomyśleć o tym, żeby ptaki nie zeżarły, bo to się niestety dzieje co roku. Muszę wymyślić tu jakieś osłony, a także najlepiej, jeżeli coś wystawiamy z inspektu na zewnątrz, to najlepiej na początku, zwłaszcza w marcu, nawet jeżeli to jest odporna na mrozy roślina, żeby im zapewnić trochę lepsze życie i osłonić je trochę od tego wiatru angielskiego. Mam tutaj taką włókninę, którą sobie przywiozłam z Polski. Kupiłam w sklepie ogrodniczym włókninę w Polsce, bo jest lepsza niż tutaj można kupić. Tylko taki jest problem, że jest trochę wąska, ale dla nich wystarczy. Sobie tu zawiążę. Ja to wiecie, taka trochę prowizorka czasami, bo to jest tymczasowe zabezpieczenie. A tutaj sobie przycisnę cegłą i teraz sobie pociągnę wzdłuż. W zeszłym roku w taki podobny sposób sobie osłoniłam paprykę, właściwie używając tej samej włókniny. I papryka bardzo to lubiła. W tym roku mam włókninę, która jest szersza od papryki. Tu sobie przywiążę jakimś sznurkiem. Nawet latem dla papryki włóknina jest dobrym rozwiązaniem. No, dzisiaj pogoda na to nie jest najlepsza,
bo jest bardzo silny wiatr, ale damy sobie radę. Utniemy kawałek tego sznurka i przywiążemy. Pewnie są lepsze sposoby na to. Na pewno mi powiecie. Co ty, Monika, wyrabiasz? Zrób tak i tak. Ja bardzo chętnie wszystkie pomysły wezmę pod uwagę. No co, nie będę się wymądrzać. Ale tak na razie robię. No, chyba będzie w porządku. No. Tutaj sobie można spinaczem do bielizny spiąć, jak chcemy. Ja mam takie klamry. Nawet niekoniecznie. Mam nadzieję, że jest bezpieczny mój groszek tutaj. Ci, którzy oglądali jeden z moich poprzednich filmików na temat mojego systemu nawadniającego, którymi są te Oja, pisze się Ola, po prostu ceramiczne doniczki wkopane w ziemię i otwór zamknięty i po prostu woda przenika przez ścianki, no to zakupiłam sobie większe doniczki, może nawet dwa razy większa objętość niż te pierwsze. One są tanie, tutaj kosztują tylko 1,50 funta, te pierwsze kosztowały 95 pi, czyli koszt nie jest taki duży. No i postanowiłam dla moich pomidorów i papryk zapewnić trochę więcej wody, bo te mniejsze opróżniają się w ciągu 2 dni, to mam nadzieję, że te będą troszkę dłużej wytrzymywały z tą wodą, żeby to podlewanie było troszkę dłuższe. Zaraz Wam pokażę, jak ta woda się rozprzestrzenia wkoło tych oi, bo tutaj dokładnie to widać. Jak widzicie, tutaj mam tą oję i ja to widzę, że ziemia jest mokra w takiej odległości. Czyli ten system nawet może być wydajny na trochę większej powierzchni niż myślałam. Tutaj te rzodkiewki mają się całkiem dobrze. To już jest puste, muszę zapewnić. No ale zobaczcie, ryzykiem oi jest taki gość. One po prostu lubią wilgotność i to jest ślimak bezskorupowy, który w tamtym tunelu zjadły mi liście rzodkiewki. Po prostu schowały się tutaj i zjadły. Tutaj widzicie tą podwójną oję, czyli dwie doniczki sklejone, jedna na drugiej. I zobaczcie, jest mokro, nie było podlewane, jest mokro, 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 mokro. Super, bardzo jestem z tego zadowolona. I teraz będę zaklejać te dziurki, bo tą dziurkę odpływową musimy zakleić. Ja do tego używam monet, to jest moneta 2 pi, niewiele warta. I używam takiego kleju Gorilla Contact Adhesive Crystal Clear. I przeczytałam w internecie, że on jest toksyczny w stanie płynnym, a wtedy, kiedy zastyga, przestaje być toksyczny. Jest w 100% wodoodporny, wodoszczelny i można nim kleić różne materiały, na przykład metal, ceramikę. Wypróbowałam, że działa. Miałam problemy z czym to skleić. No i tutaj tylko troszkę tego kleju wystarczy. Nie są to duże ilości. Mam nadzieję, że nie wpłynie to na zdrowie mojej gleby, ani na moje zdrowie, bo po zastygnięciu jest podobno nietoksyczny. On potrzebuje doby, żeby zastygnąć, więc zostawię te doniczki tutaj na dobę i potem jutro albo pojutrze system sobie zamontuję. Więc ja to robię tak. Najlepiej robić to na świeżym powietrzu, bo zapach jest, no wiecie, kleju. I po prostu kładę troszkę tego kleju na doniczkę. Musimy pamiętać, żeby po użyciu wytrzeć ten koniec, bo wtedy on zasycha i blokuje nam odpływ i wtedy ta cała tubka pęka. No i w tym właśnie to mi się zdarzyło i musiałam kupić nową tubkę. Kładę tą monetę i uszczelniam trochę tutaj, żeby nie było żadnych przerw i zostawiam tutaj na dobę. Nie polecam robić tego w domu, bo zapach jest bardzo silny na świeżym powietrzu, ale pod dachem, tak jak tutaj w tunelu foliowym, żeby na to nie padało.
I on po dobie zamienia się w taki jakby plastik. Zobaczcie, ile mam sałaty i roszponki, kwiaty. To muszę dolać wody. Moja cebula przywiozłam, bo miejsce mi się kończy. Musztardowce i te wszystkie moje oje czekają, aż klej zaschnie. To jest właśnie wielkość oi tej poprzedniej i tej nowej. Zobaczcie, jaka różnica. Na pewno będzie bardziej wydajna, jeśli chodzi o podlewanie roślin, na przykład pomidorów, które w ciągu lata będą pobierały dużo wody z nich.